Dzień dobry Państwu, Angelika Kłos, zapraszam na sport. Rezerwy Iskry Kochlice postawiły trudne warunki liderowi Sparszowic, jednak ostatecznie to Sparta wygrała 2-1 i tym samym utrzymała fotel lidera. W drugiej grupie legnickiej A-klasy emocje związane z walką o awans trwają do samego końca. Sparta Parszowice ma tyle samo punktów co Ikar Miłogostowice i musi wygrać ostatni mecz, aby awansować. Mieliśmy jasny plan na to spotkanie, chcieliśmy zagrać w średnim pressingu, realizowaliśmy go przez tak naprawdę 90 minut. My wiedzieliśmy co chcemy grać, tak ten mecz miał wyglądać, my potrafimy tak grać, potrafimy cierpieć. Ten tydzień poprzedzający dzisiejszy mecz był troszkę cięższy treningowo, mieliśmy kilka takich drobniejszych lub cięższych urazów, mimo tego, że graliśmy w optymalnym, powiedzmy, zestawieniu, no to tam te mikrourazy dały się we znaki, ale mówię, na koniec to my jesteśmy zwycięzcy. W ostatniej kolejce Sparta podejmie Orła Mikołajowice na własnym boisku. Sokół Jerzmanowa w pięknym stylu żegna sezon 2023-2024. Podopieczni Dariusza Woźniaka rozbili na własnym obiekcie błękitnych Koskowice 9-1. W pierwszej połowie błękitni stawiali opór i do przerwy był wynik 2-0 dla gospodarzy. Po zmianie stron worek z bramkami się rozwiązał i Sokół mógł w dobrych nastrojach świętować zakończenie sezonu. Jak było widać na to załączonym obrazku, no ciężki mecz na pewno, no przeciwnik zmobilizował się tutaj, no ciężko nam było się przebić w pierwszej połowie, strzeliśmy jedną, później drugą bramkę, no mieliśmy też swoje okazje, żeby to podwyższyć, ale mówię, oni też gdzieś tam próbowali wyjść z kontry, mieli też swoje sytuacje, no skończyło się 2-0 do przerwy, później już jakoś to poszło. My skupiliśmy się na graniu, przeciwnik nie bardzo, no i skończyło się 9. Sokół skończył rozgrywki na 7 pozycji, a błękitni zajęli 8 lokatę. Korona Czernina przypieczętowała już awans, a obecnie goni rekord strzelecki Wieczystej Kraków. W miniony weekend pokonali Łagoszowie 7-0. Korona nie miała większych problemów z pokonaniem rywali i na swoim końcu strzeleckim mają już 214 trafień. W ostatniej kolejce będą chcieli przebić rekord Polski strzelonych bramek na boiskach A-klasy, który należy do Wieczystej Kraków. Spotkanie, jak to mówią, następny dzień w biurze wygraliśmy 7-0, chociaż dzisiaj sędziowie trochę tak jakby się nie przykładali, bo tak z 3-11 jeszcze powinny być i jedną nie strzeliliśmy. I ci arbitrzy z boku nie nadążali za naszą drużyną, bo mogło być jeszcze więcej. Mecz bez historii, Łagoszowia też chyba dzisiaj nie miała za mocnego składu. My też w rezerwowej ekipie przyjechaliśmy 7-0, co tu komentować. W ostatnim spotkaniu tego sezonu Korona podejmie na własnym boisku Orła Czarna, a Łagoszowia zagra z Zametem Przemków. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.